Hejo. Słuchajcie, w jaki sposób dbać o dłonie, żeby skóra nam się stąd nie zdzierała na treningach tak często? A jeżeli się zedrze, to co wtedy z nią zrobić? Zaczynamy od tego, żeby zapobiegać. Czyli tak jak widzicie tutaj u mnie, też mam teraz zmęczone te ręce. Jest taka skórka, którą można by zedrzeć po prostu paznokciem, ale dużo lepiej jest to po prostu zgolić. Na początku zaczynamy od moczenia dłoni w wodzie. Przez 5 minut może być to woda z mydłem, żeby po prostu ta skóra była miękka. Ja już to wcześniej namoczyłem, więc jak już macie te ręce takie bardziej miękkie, bierzemy zwykłą maszynkę, jednorazówkę, najnormalniejszą w świecie i takimi zwykłymi ruchami od góry do dołu po prostu te ręce golimy. Tutaj się zbiera ten naskórek, który jest niepotrzebny i robią się takie twarde zgrubienia, które później na przeszkodach będą Wam przeszkadzały, a poza tym mogą też boleć. Dlatego warto raz na jakiś czas po prostu się tego pozbyć. Można to robić zwykłą jednorazówką, ja właśnie tak robię i w taki sposób polecam. Można to robić pumeksem, można to robić taką frezarką. Są najróżniejsze sposoby. Maszynka jest chyba najprostszą. I nie bójcie się, że się zatniecie, bo nic się tu nie stanie. W taki sposób cały czas mogę bez problemu jechać. W bok też, ewentualnie tutaj na tych zgięciach, no przecież tu nie wchodzę maszynką. Czyli i sprawdzacie, żeby też za dużo tej skóry nie zdjąć. Kilka ruchów w każdą stronę i bez problemu się pozbędziecie tego, co jest za dużo. Jedna, druga ręka. I widzicie, teraz już ta ręka jest gładka, bez żadnych jakichś tam narośli. I teraz mogę spokojnie sobie iść dalej na trening i to nie będzie bolało, nie będzie się ścierało. Wiadomo, żeby kremować te ręce, nie może w dniu treningu, ale tam dzień wcześniej, musicie o nie dbać, żeby po prostu były w dobrym stanie. To jest dobra ręka, to jest zła ręka. Jeżeli już dojdzie do tego, że zerwie Wam się ten naskórek na treningu przy jakichś tam ruchach ścierających, to wtedy ta skóra, którą wisi, musimy się jej pozbyć, czyli odciąć kawałek i nakleić najlepiej Granuflex. Jest to Granuflex. Jest to taki plaster, wygląda jak skóra, działa jak skóra. Odcinamy taki kawałek, jaki mamy, załóżmy, że tutaj mamy rankę, to odcinamy taki kawałek plus trochę zapas, żeby przykleić do tej żywej skóry. I coś takiego, ja Wam zresztą pokażę, naklejamy na tą ranę. Trzeba odkleić tą warstwę pod spodem. Naklejamy na ranę. I trzymamy z 2 do 3 dni. To wtedy nam się pod spodem wszystko fajnie goi. Jeżeli by kiedyś Wam to spadło, odkleiło się, na przykład się namoczy, bo to jest takie bardzo delikatne, to wtedy po prostu naklejacie kolejne, żeby przez te 2 dni cały czas był plaster na tej ranie. Bardzo fajnie Wam się tam zrobi skóra taka dobra już pod spodem. Później bardzo ważne, żeby cały czas to kremować. To musi być cały czas takie wilgotne, bo jeżeli zacznie wysychać, to wtedy zacznie pękać i wtedy jeszcze raz musimy założyć Granuflex. Dosłownie już wtedy na kilka godzin albo na jeden dzień już będzie ok. Podsumowując, dbamy o dłonie, golimy odciski różnymi metodami. Ja polecam maszynkę zwykłą. Kremujemy ręce. Jeżeli już dojdzie do sytuacji, że Wam się coś zetrze, wtedy naklejamy Granuflex 2 do 3 dni, później znowu kremowanie i będzie ok. Więc powodzenia, dbajcie o te dłonie, bo to jest część ciała, która Was łączy z przeszkodami i ona musi być cały czas w dobrym stanie. Pozdrawiam.